3, 2, 1. Co jest grane? Co jest grane? Co jest? Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i witam was w ten piękny wigilijny wieczór, w którym, prawda, jak widzicie, no, ubrałem się odświętnie. Po prostu, no, czapka Mikołaja, prawda, sweterek, prawda, świąteczny, idealnie jak ma być w Wigilię. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień spędza się z rodziną, że przychodzicie tutaj, żeby tylko obejrzeć ten odcinek i zaraz wrócicie do rodziny, bo to jest ważne. Spędźcie czas z rodziną. Jeżeli oni tam czekają teraz na dole i macie do wyboru albo iść do nich, albo oglądać ten odcinek, idźcie do nich, dobra? Idźcie do nich, ponieważ to jest jedyny dzień w roku, w którym możecie tak sobie, prawda, fajnie spędzić czas. Ten odcinek z kanału nie zniknie, więc możecie sobie go nadrobić później, a wigilijny wieczór jest najważniejszym wieczorem w trakcie całego roku, przynajmniej dla mnie. Ja go będę spędzał z rodziną, na pewno nie będę spędzał go na YouTubie, więc prawda, polecam zrobić to samo. A co do mojego filmu, to dzisiaj, prawda, musimy rozwiązać zagadkę tego kamienia, zobaczyć, jak mogę odzyskać te moje supermoce, które, no, na bank drzemią gdzieś w tym kamieniu i musimy jakoś je odnaleźć. I w tym odcinku będzie ze mną Kloc i Dave, zaraz po nich pójdziemy i oni pomogą mi rozwiązać tą całą zagadkę. Ja chciałbym pójść do tego miejsca, w którym Świrus ma tą swoją bazę, ponieważ czuję, że nie przeszukaliśmy tego tak, jak należy, że tam na pewno jest jakaś informacja, która może nam bardzo, ale to bardzo pomóc. Zanim jednak to rozpoczniemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, subskrypcja, żeby być na bieżąco, tam na dole sprawdźcie, żeby ten czerwony przycisk stał się w końcu szary, ponieważ szary przycisk sprawia, że, no, po prostu wiecie o wszystkim, co się dzieje na tym kanale, a dzieje się sporo przez cały grudzień, bo dwa filmy dziennie wrzucałem, no a w nowym roku będzie wiele live'ów, więc zapraszam, trzeba subskrybować, na live'ach ze mną spędzić czas i będzie możliwość ze mną grania w minigierki na różnych, znaczy, no, nie na różnych serwerach, konkretnie na Coxcraftcie, na którego też serdecznie zapraszam. Dobra, nieważne. Lecimy z odcinkiem. Lecę po Dave'a, ponieważ on tutaj gdzieś w pobliżu był, mówiłem mu, żeby czekał. Halo, halo, Dave! Puk, puk! Puk, puk! No i widzicie, jak ja pukam w drzwi, to on ma gdzieś. Dobra, z buta wjeżdżam. Halo, halo! Halo, halo! No, kurde, Dave, co, nie słyszysz, jak pukam? No nie słyszę, bo mam ważniejsze rzeczy do roboty, no nie? No, ważniejsze rzeczy do roboty, ciekawe co. Dobra, stary, dzisiaj musimy rozwiązać zagadkę tego kamienia, stary. Żebyś ty mógł go odzyskać, a ja żebym mógł odzyskać moje supermoce, ale masz super brylę. Daj to! Nie dam ci tego teraz, bo tam są moje supermoce, nie rozumiesz tego? Słuchaj, obiecałem ci, że jak zdobędziemy tam ten kamień, to ci go dam, okej? Co jest? No ale ty jesteś nienormalny, dlaczego ty mi takie rzeczy robisz? No i czujesz się super dzięki temu? O tak, kurde, co jest? Czuję się dobrze. O, trafiłem, dobra. Czekaj, chodź, lecimy po Kloca. O kurde, Jezu, jakie poleciałem, dobra. Halo, Kloc, halo! Jesteś, oła. No nie, no dalej modły jakiś odprawia, stary, pa co on robi, w ognisku stoi. No stary, wigilijny wieczny. Ty, a ta zupa nie powinna być nad ogniem? Nie, ona tak ma być. Ta zupa mu ogrzewa danie. Czaisz tą bajerę? Zupa mu danie ogrzewa. Frajerze, oddaj moją zupkę. Ale on i tak daje, Jezu, tak, Jezu, ta skarpeta też tak daje. Dobra, chłopaki, nie ma co. Nie ma co. Dobra, zupka. Nie trafiłem. Dobra, chodźcie. Lecimy na wyspę Świrusa, ponieważ czuję, że coś tam przeoczyliśmy, a musimy rozwiązać tą zagadkę, więc chodźcie za mną. To jest wielka misja. Co to Świrus? No to już ci opowiadam. Świrus to jest taki ktoś, kto zabrał mi ten kamień, a ja mu ostatnio go zabrałem i w tym kamieniu są moje supermoce, więc już nie będziesz jedyną osobą z supermocami. Bo Davison ma, no, fajny taki, kurde, nieskończoności kamień. Nie. Nie, bo ten ma supermoce, nie chcę oddawać moich supermoce, moje były fajne. Co ty, Dawid, robisz? Kurde, dobra, no nie wiem, jakoś chodzić, no. Dawid jakiś dzisiaj, nie wiem, wigilijny wieczór postanowił troszkę się zalkoholizować. Odwaliło mu od prezentów. Odwaliło mu od prezentów. Co jest, ja mam chyba usta... No jasne, że dokładna. Kurde, dlatego są takie lekkie lagi, czuję. Dobra, lecimy, bo tam łódki zostawiłem, w sensie, z tego co pamiętam, tutaj gdzieś czekały na nas. Chociaż wy macie opcję latania chyba oboje, to jesteście, kurde, flakami najgorszymi. No nie, naprawdę i tu nie ma łódki dla mnie? Dobra, to ja lecę flakiem, dopłynę sobie to, co trzeba. Dobra, a Davison, a mógłbyś mnie chycić? Nie mam, a w sumie? Mógłbyś mnie, nie? W sumie. Czy ty mógłbyś... Nie! Nie! Chłopco, mnie chęci mi ze mną leci! Nie! Co jest grane? Dobra, zawieź mnie na wyspę Świrusa, co? Dobra. Gdzie to panowie? Czekaj, tam się w takim miejscu, gdzie leć w stronę wyspy Venoma, za wyspą Venoma to jest. O, tam, tamta kolorowa, biegnij tam. Dawaj, tamta.
Nie widzisz jej, bo jesteś, masz za mały render. Co ten mnie bierze? Ja, no 300 IQ, jakie super moce. Dobra, uwaga, ale trzymcie się ciepło, bo to co będziemy tam widzieć na dole, to jest kurde głowa mała. Lecimy na dół, zobaczyć co tu jest. I teraz tak, sprawa wygląda prosto. Przeszukajcie ten teren wzdłuż i wszerz. Trzeba poszukać tego, co tutaj jest. Za bardzo dużo rzeczy nie ma do ten. Tu coś będzie przy tym pewnie, prawdopodobnie. Więc tu też trzeba poszukać. Tu jest jedynie skrzynka jakaś stara. O, kurde, my stary jej nie widzieliśmy ostatnio. Stary! Co tak, to? No nie, koc! Weź go gaź, weź go gaź! Nie mam cię! Ile serduszek? Tu jest woda! O, dobrze! Ja nie mogę. To, że to jest niebieskie, nie znaczy, że to nie bije. Dobra, biorę tą książkę. Kamień nieskończoności, instrukcja. Czytam, uwaga, uwaga, słuchajcie. Jest jeden sposób, by odblokować kamień nieskończoności. Potrzebny jest odpowiedni czas, dzień i ludzie. Wieczór wigilijny, gdy księżyc jest w odpowiednim ułożeniu, w miejscu, gdzie kamień odebrał moce, uderzenie go sprawi, że otworzy się i odda moce temu, który jest jego pierwotnym właścicielem. Ja pierdziele. Czyli musi być odpowiedni czas. Jaki to był czas? Czekajcie. Wieczór wigilijny. Stary, to jest dzisiaj! Jakiego mamy farta? Wieczór wigilijny, gdy księżyc jest w odpowiednim ułożeniu, w miejscu, gdzie kamień odebrał moce, uderzenie go sprawi, że otworzy się i odda moce temu, który jest jego pierwotnym właścicielem. Dobra, czyli. Nie straciłeś moce. Na w bazie świrusa. Ona jest zapaliona tym starym, więc lecimy tam z portem. O nie. A weźmy się stąd? Nie, muszę stędy wyjść chyba. No, stare palionowo. Musimy lecieć na stare palionowo. To jest za starym palionowem i tam to gdzieś jest. Dobra, ej, jaka akcja poryta. To oznacza, że ja mogę w tym dzisiaj odzyskać te moje supermoce. Pa, ten co leci. Weźmiesz mnie ze sobą? Ja, stary, co mnie rzucił? Gdzie jestem? Nie, ła! Kluc! Pół serduszka mi zostało! Kloc, jaką mi petardę sprzedał! Gdzie, jak z tego wyjść? Z tego nie ma wyjścia! Ej, chyba, że... Czekaj, a zobacz, możesz to podnieść? Co? Nie. Zobacz, masz to. Mogę. Co? Ja. Czemu? Nie wiem. Jak? Nie wiem. To przez ten kamień chyba. Jak tym rzucić? Co? Ale nie mogę. Masz w ogóle rękawice na plecach. Pięknie, prawym. Co, mam na plecach? Nic nie mam na plecach, co ty gadasz, nie mam rękawicy na plecach. Nie możesz. To coś się zbagowało, dobra, nieważne. Chodźcie, teraz tak, musimy lecieć w tamtą stronę. Ja lecę na moją wyspę, bo tam jest moja łódka. A ty nie, tu jest łódka. Nie! Kurde, Davison. Nie, to nie. Bo nie, no kurde, proszę, weź mnie. To nie, wy se latacie. Klot się zawiesił w powietrzu. Weź mnie. Albo, o, super, super, ja pierdzielę. Gdzie lecimy? Tam? No na stare palionowo, w tamtą stronę, troszkę w prawo. Aha, dobra. Ej, ale serio nie mogłeś latać młotem, przecież ja mam dwa. Nie mogłem latać młotem. Stary, mi się cały Minecraft buguje. Serio, nie wiem, co się dzieje. Znikłem, dobra, stary, puść mnie, zostaw mnie. O, dobra, bo musiałem odbugować świat, bo ja nic nie widziałem, przysięgam. Dobra, stąd już się dostanę tam. Chodźcie dobra, wy na piechotę nigdy w życiu nie pójdziecie, jak macie takie możliwości, ale ja muszę jeszcze się zadowolić. Pozwólcie mi ten ostatni fragment przejść normalnie, po swojemu. Szybko sobie tu zjem i widzimy, musicie przejść tą całą kopułę. Dobra, i jedyne co, weź mnie wnieść na tą kopułę, co? Tylko o to cię proszę. Jesteś? Tu na tej kopule też, tutaj, tu, o, widzisz? Wnieś mnie na kopułę, to jest jedyne o co proszę. Kurde, co ty zabrałeś ze sobą? Na pewno nie mnie. Ciebie. Nie, jak ja na dole dalej stoję, dobra. Zepsutuję ten Minecraft. Spokojnie. Panowie, gdzie wy? Co spokojnie? Panowie. No nie spokojnie, ja właśnie strzeliłem. No nie, ale nie byłeś u góry. Nie, ja lecę teraz od domu, dobra. Ale to już sobie dam radę, już jestem prawie na górze. Kloc, idziesz też? Gdzie ty jesteś, Kloc? Czemu od góry mamy wejść? Nie, ja tak po prostu szybciej jest, to wiesz, bo teraz musimy tu przelecieć to całe. Tu po drugiej stronie i teraz tak, ja stąd w tym momencie strzelam się flakiem i w tamtą stronę. Dawajcie. Wy sobie możecie lecieć, ale ja musiałem flakiem, bo ja inaczej bym tam nie doleciał. Przecież i tak nie dolecę z tego co widzę. Ale dobra, udało mi się w miarę dolecieć. I uwaga, w tamtą stronę. Dobra, ej, bo jest zachód słońca! To już nie, jesteśmy blisko tego momentu. Chłopaki, chodźcie, bo to może być lada moment to może być ta pełnia. Chodźcie tu przez te drzwi. Idziecie? Gdzie jest Kloc? Dobra, Kloc, chodź tutaj. Tu. Jestem. Chodźcie, musimy być gotowi, bo ja nie wiem, czy tam jeszcze nie ma jakichś kurczę konkretnych wskazówek jeszcze. Tu. Otwieram te drzwi. Chodźcie za mną. Tu. I teraz uwaga, chodźcie tu, gdzie wy jesteście? Tu. Stawajcie na tym bloku i wchodźcie do środka, otwieram wam przejście. Na którym?
Chodźcie tam, chodźcie tam. Chodzicie? Już weszliście oboje? Nie, gdzie jestem? Też nie spadłem. Ała! Nie! Czekajcie, bo nie. Czekajcie, schodzę tam na dół. Już, co już, już. Za miejsce jest? Już idę, już idę. Co? Ale tu się pozmieniało! Zabiliście mnie. Co? Aha, tu, Jezus. Ja pierdzielę, jak to się zmieniło! Stary, co to jest za miejsce? Nie, ja tu nigdy nie byłem, stary. Stary, to się tak pozmieniało. To w ogóle nie tak wyglądało. Czyli tu trzeba kamień odłożyć i trzeba poczekać na noc. Jest noc, kurczę, stary, zaraz może być pewnie. Klot, gdzie ty jesteś? Gdzie, zabiliście mnie. No jak zabiliście? Dobra, weź go tu przyciągnij swoimi supermocami. Klot. O, o, super, super. Dobra, chłopaki, czekamy teraz na odpowiedni moment. Odpowiedni moment, to będzie ten moment, w którym tam się księżyc pojawi. I wtedy muszę wyłożyć tu kamień i to będzie ten, to będzie... Ja chłopaki, jak ja się stresuję. Ja się tak stresuję. Tam się pojawi księżyc, no bo to będzie, to musi być w odpowiednim momencie, chłopaki. Naprawdę, przysięgam. No na to wychodzi. No patrzę na tą książkę. Jest jeden sposób, by odblokować. No, wieczór wigilijny. A teraz, teraz! Teraz. O! Chyba! Odsuńcie się! Tak, to będzie teraz! Wyrzucam tu kamień. Odsuń się, bo nie wiem, co się wydarzy. Jest księżyc, chłopaki! Dobra, on zakryje cały ten. Zakryje cały. Dobra, i teraz trzeba uderzyć w kamień. Jesteście gotowi? Uwaga, 3, 2, 1. Co jest grane? I co, odzyskałem moce? Czekajcie, nie mam moich mocy. Dobra, chłopaki, ja to podnoszę. Jak to podniosę, może wtedy dostanę super mocy. Uwaga. 3, 2, 1, bum. Mam to! Kamień też mam. Mam to, idealnie mi w rękę wpadło. Mam super mocy. Dobra, chłopaki, ja to biorę od razu. Ej, ale kurde. Mam moje super moce i jest kamień, dobra. Wedle naszej umowy, David, prawda, daję ci to. Ale uwaga, bardzo ważna sprawa. Jeżeli ja to będę kiedyś potrzebował do czegoś, obiecaj mi, że mi pożyczysz, okej? Dobra, no to dawaj, ładuj to w tą rękawicę. Ciekaw jestem, co to zrobi. Ja pierdzielę. I co możesz teraz? Co jest? On może... Jaką barierę ma na sobie, widzisz to? Nie można ci zadać obrażeń wtedy. Nic. Czekaj, rób. Nic! Aha! Nic, on jest niezniszczalny wtedy! Ja pierdziele! O nie, podniósł mnie, a nie chciałeś mnie podnieść, ale nie udało ci się. Co? Ja jakieś burdele mogę robić! Co? Stary, co ja tu mogę robić? Słyszę jakiś. Co? Co? Co jesteś? Gdzie ty znikłeś? A dobra, tam jesteś. Stary, zrobiłeś dziurę w lawie. Co ty jeszcze możesz robić? Nie wiem, mogę coś tutaj otworzyć, jakiś portal, ale nie wiem, co on robi. Robisz? Czy nie? Nie! Nie! Co? Wchodzimy ja w niego? Wchodzę. Nie, stary, nie! Kloca wyrwało! Dobra, stary, lecimy za nim. Dawaj.